300 kompostowników trafi w najbliższych dniach do mieszkańców gminy Łańcut. Jest to nasza odpowiedź na problem rosnących kosztów zagospodarowania bioodpadów. Warto wiedzieć, że każdy brązowy worek wypełniony liśćmi czy trawą trafia do instalacji przetwarzania odpadów i w wyniku biochemicznej obróbki zmienia się na przykład w nawóz. Z pozoru wszystko ok, poza jednym, kosztami. Za każdą tonę zgromadzonych w brązowych workach bioodpadów płacimy 1600 zł. To więcej niż za odpady zmieszane czy selektywne. Bioodpady to najdroższy rodzaj odpadów. W 2021 roku za ich zagospodarowanie mieszkańcy gminy Łańcut zapłacili blisko 400 tysięcy złotych. W 2022 roku kwota ta przekroczyła 500 tysięcy złotych. Dlatego warto także w tych obszarach szukać oszczędności. Najskuteczniejszy sposób na odpady to po prostu niewytwarzanie ich. Oczywiście mamy tu na myśli wyłącznie legalne sposoby. W tym przypadku zagospodarowanie bioodpadów na swoim terenie, na własne potrzeby. Gdzie jak gdzie, ale na obszarach wiejskich zdecydowana większość z nas może bioodpady zagospodarować na własną rękę. Choć trzeba przyznać, niekiedy wymaga to trochę wysiłku. Warto jednak ten wysiłek podjąć, bo rezygnacja z oddawania bioodpadów to przede wszystkim oszczędności dla osób, które się na to zdecydują. Od stycznia 2023 roku stawka za oddawanie bioodpadów w gminie Łańcut wynosi 34 zł od mieszkańca. Natomiast ci, którzy zdecydują się kompostować bioodpady na własną rękę i zrezygnują z brązowych worków, płacą 25 zł. W przypadku 5-osobowej rodziny w skali roku daje to ponad 500 zł oszczędności. Statystyki pokazują, że rośnie liczba mieszkańców korzystających z tego rozwiązania. Na koniec 2020 roku bioodpady oddawało 37% gospodarstw domowych. Na koniec stycznia bieżącego roku ten odsetek spadł do 21%. Można zatem powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, a tempo, w jakim będziemy szli, zależy od indywidualnych decyzji każdego z nas.